Głos ma pani posłanka Marzena Dorota Wróbel, Solidarna Polska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izba. Pamiętam, jak wszyscy cieszyliśmy się w Sejmie, wszyscy posłowie cieszyliśmy się, niezależnie od tego, czy byliśmy w opozycji, czy w koalicji, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jest szansa na dodatkowe pieniądze na wychowanie przedszkolne. Bo wszyscy, zwłaszcza ci, którzy wcześniej mieli doświadczenia samorządowe, doskonale sobie zdawali sprawę z tego, jak wielkie są potrzeby, jeśli idzie o dofinansowanie tego działu naszego szkolnictwa, niezwykle istotnego. Mieliśmy świadomość tego, że w latach 90. przedszkola były nagminnie likwidowane ze względów finansowych, że zdewastowano bazę tych placówek, ta baza została albo zdekompletowana, albo sprzedana. Pozostało niewiele przedszkoli. Mieliśmy świadomość, że tę bazę trzeba odbudować i mieliśmy świadomość także tego, że gmin nie stać na to, aby w ramach zadań własnych finansować to zadanie w pełni, to znaczy w odniesieniu do wielkości potrzeb, które są w danej gminie. W związku z tym, ja, o ile dobrze pamiętam, my poparliśmy wszyscy te propozycje dofinansowania konkretnie wychowania przedszkolnego. Cieszyliśmy się, że takie dofinansowanie będzie, wiedzieliśmy, jak bardzo to jest potrzebne. No ale tutaj zaczęły się schody. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Proszę Państwa, ta kwota, którą państwo polskie przeznaczyło na wychowanie przedszkolne, jest kwotą zbyt małą i my wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. I opozycja o tym mówiła od samego początku, ale też sugerowaliśmy, żeby te pieniądze zostały organom prowadzącym przekazane w formie, która dla nich będzie formą najlepszą, najbardziej elastyczną, to znaczy w formie subwencji oświatowej. Subwencja pozwala organom prowadzącym na elastyczność w wykorzystaniu tych pieniędzy. Te pieniądze w formie subwencji mogłyby być wykorzystane przede wszystkim na tę podstawę programową, na sfinansowanie podstawy programowej, bo wiadomo, że gminy nie mają pieniędzy tak naprawdę na realizację tego zadania z dochodów własnych. Państwo obstawaliście przy formie dotacji, która to forma jest formą w mojej ocenie znacznie gorszą, ale wygodniejszą dla rządu. Bo chcieliście przedstawić opinii publicznej obraz przedszkola, które działa i w ramach podstawy programowej i ponad podstawę programową za symboliczne pieniądze. Chodziło wam po prostu o wymiar propagandowy tego działania. W związku z tym nie słuchaliście opozycji. Bo my od samego początku mówiliśmy, że forma dotacji wiąże się z określonymi ograniczeniami natury prawnej. Mówiliśmy o tym, że konieczne jest wprowadzenie subwencji. Wy się tego obawialiście, bo wiedzieliście, że wtedy wyjdzie cała skala niedofinansowania przez państwo tego zadania, jakim jest wychowanie przedszkolne. A wychowanie przedszkolne w 100% powinno być finansowane w formie subwencji przez państwo. I my wszyscy mamy tego świadomość. Jeśli chcemy, by nauczanie w przedszkolach było nauczaniem powszechnym, to forma subwencji jest formą nieodzowną. I państwo z Platformy też doskonale o tym wiecie, ale nie chcecie o tym powiedzieć ze względów właśnie propagandowych. No i co, proszę państwa, nie słuchano rad prawników, nie słuchano rad opozycji i efekt jest taki, że to, co miało być powszechne, stanie się coraz bardziej elitarne.
miało być egalitarnie, a będzie jeszcze bardziej elitarnie. Dlaczego? Dlatego, że rodzice tych dzieci, którzy posyłali wcześniej swoje dziecko do przedszkola, zwłaszcza rodzice z miast, byli przyzwyczajeni do bardzo bogatej oferty programowej. To były nie tylko te zajęcia podstawowe, ale także cały szereg zajęć dodatkowych. Rodzice za nie rzeczywiście płacili, ale nie były to jakieś wielkie obciążenia. Ci rodzice początkowo ucieszyli się, bo sądzili, że państwo polskie im wreszcie ulży. Okazało się, że jest inaczej. Część z tych osób już w tej chwili bardzo wyraźnie mówi, że ze względu na zubożenie oferty programowej przeniesie swoje dzieci do przedszkoli prywatnych, przedszkoli, które są jednak drogie. Tak wygląda, proszę Państwa, egalitaryzm w wydaniu Platformy Obywatelskiej. Będziemy mieli rzeczywiście bardzo drogie przedszkola prywatne, no i tanie przedszkola publiczne, ale ze znacznie uboższą ofertą programową. To nie jest prawda, a może jest prawda, ale w niewielkim procencie, że po wprowadzeniu formy dotacji jest więcej zajęć dodatkowych. To nie jest prawda, proszę Państwa. Być może to się sprawdza w jednej czy drugiej pojedynczej gminie, natomiast tendencja podstawowa jest taka, że tych zajęć jest po prostu mniej. MEN twierdzi, że nie ma żadnych problemów, by je organizować. No ale panie ministrze, jeśli pan by miał do wyboru zostawić dziecko powiedzmy do godziny 18 czy 19 czy nawet do 17, a odebrać je o godzinie 16, to jaką formę by pan wybrał? Jak pan sądzi, jaką formę wybrałoby dziecko? Dziecko w sposób naturalny po 8 godzinach przebywania poza domem chce do tego domu wrócić. W związku z tym organizowanie zajęć dodatkowych po godzinie 16 jest tak naprawdę w dużym stopniu fikcją i pan o tym doskonale wie. Rodzice z tych zajęć dodatkowych byli bardzo zadowoleni. Jest wiele relacji, które to poświadczają i ja i państwo pewnie dostawaliśmy je w formie maili, więc nie będę już tego cytować. Szanowni Państwo, istotne jest również to, jaki model nauczyciela kreuje ta ustawa, czy ta forma dotacji, którą Państwo przekazujecie organom prowadzącym. Bo ja Państwu powiem, co robią wójtowie. No wójtowie każą prowadzić te dodatkowe zajęcia w ramach tej kadrze, która jest tą kadrą podstawową. Tylko że proszę Państwa, no ja będę mówiła o sobie, żeby nikogo nie obrazić. Ja nie jestem omnibusem. Ja się uczyłam i śpiewu, i języka angielskiego, i języka francuskiego, ale nigdy w życiu, nawet w przedszkolu, nie odważyłabym się uczyć dzieci języka angielskiego czy języka francuskiego, bo mam świadomość swoich niedociągnięć w tym zakresie. Również na etapie, a może przede wszystkim na etapie wychowania przedszkolnego i pierwszym etapie edukacyjnym niezwykle ważne jest to, żeby dzieci były prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów. Przecież Państwo musicie mieć świadomość tego, że błędy, które dzieci nabędą w tym okresie później, będą w praktyce nie do wykorzenienia. Kompromitujące jest również to, że MEN nie ma bladego pojęcia, ile osób straciło pracę w wyniku tych zmian, które zostały zaproponowane. Tu pojawiają się liczby 20-22 tysiące nauczycieli. No proszę Państwa, przecież to jest kilka potężnych zakładów pracy, a przedstawiciele administracji rządowej nie mają tak naprawdę pojęcia, ile z tych osób, tracąc pracę, przejdzie no chociażby na utrzymanie pomocy społecznej.
państwo w ogóle takiego rachunku strat nie wykonali. Proszę państwa, samorządy wiedzą, w jaki sposób finansować zadania dodatkowe, ale się boją. Boją się ministerstwa, boją się zwłaszcza Ministerstwa Finansów, boją się tego, że jedyne pieniądze, jakie do tej pory otrzymały na wychowanie przedszkolne, zostaną im zabrane w ramach restrykcji za niewywiązywanie się z tych nakazów, które z ministerstwa przyszły, z tych warunków organizacyjnych, które zostały im narzucone. To, co mnie szczególnie boli, to taka konstatacja, że w tym samym czasie, kiedy w przedszkolach likwidowane są masowo zajęcia dodatkowe, za pieniądze unijne finansowane są, potężne pieniądze unijne, finansowane są niezwykle kontrowersyjne szkolenia genderowe. To jest, proszę państwa, skandal. Wiele dzieci czuje się upokorzonych w trakcie tych szkoleń, ale państwa i ministerstwa to w ogóle nie interesuje. To jest skala nieprawidłowości, która pojawia się w naszym państwie, a na które opcja rządząca w praktyce w ogóle nie odpowiada. Konsekwencją tej charakterystyki jest oczywiście nieprzyjęcie przez Klub Solidarna Polska informacji rządu na temat organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.